Niespodziewanie inicjatywę przejął mój promotor. Wypier... Co wiem o metylacji? Wiem, kurwa... Moi drodzy, witam w serii z pastami, ale nie będziemy tutaj myć zębów ani jeść makaronu. Ta seria to generalnie czytanie przeze mnie różnych past, które są dostępne w sieci. Co to jest copypasta, może wytłumaczę, bo kilka już wrzuciłem, a nie wiem, czy każdy wie. Copypasta to jest po prostu tekst, który ktoś napisał, wrzucił i to krąży jak mem po internecie i generalnie możecie sobie to przeczytać. Tych past jest bardzo dużo, ja je wybieram, wy też możecie w komentarzu dawać znać, które chcielibyście, żebym przeczytał i tyle. To taki format, który od niedawna na kanale jest. I zapraszam, w tej paście dowiecie się, może jak niekoniecznie prowadzić rozmowę naukową, ale może ktoś skorzysta i wdroży to. Nie tylko w naukowej rozmowie, też w innej. Zapraszam. Widzieliście kiedyś na żywo prawdziwą naukową dyskusję? Ja miałem okazję wczoraj w jednej uczestniczyć. Przygotowałem prezentację o metylacji DNA. Trudne zagadnienie. Produkowałem się pół godziny, ale dobrze poszło. Ostatni slajd. Na nim... Dziękuję za uwagę. Mówię, dziękuję za uwagę. Czy ktoś ma jakieś pytania albo komentarze? Atmosfera na sali trochę się rozluźniła. Głos zabrał doktor habilitowany Karwiński. Z całym szacunkiem, panie Anonimski, według mnie pańska prezentacja zawierała szereg błędów. Po pierwsze, metylacja DNA. Zaczęło się. Czułem się, jakbym schodził po schodach i nie trafił w stopień. Serce zamarło, po czym przyspieszyło do 120 na minutę. Karwiński po kolei punktował wszystkie słabostki mojego wystąpienia. Mam wrażenie, że przeczytał pan jedynie przeglądówki sprzed 15 lat, a i to pobieżnie. Czy pan w ogóle odróżnia metylację DNA od metylacji histonów? Panie docencie, ja... Dukałem nieporadnie. To koniec. Obrona nie była możliwa. Cały mój wysiłek poszedł na marne. Słońce zaszło za chmurami, a z nim nadzieja na zaliczenie seminarium. Zawiodłem i przegrałem. Niespodziewanie inicjatywę przejął mój promotor, profesor Bujewicz. Szanowni państwo, zwrócił się do zebranych. Z całą pewnością wszyscy słyszeliśmy żałosne wywody docenta Karwińskiego. Jakże jednak mamy traktować je poważnie, skoro pan docent, jak powszechnie wiadomo, ma małą i giętką pałę oraz lubi stać męskie penisy? Szmer uznania przetoczył się przez audytorium. Ludzie kiwali głowami, przychylając się do słów profesora. Panie profesorze, oburzył się Karwiński, co to do cholery znaczy? Co ma długość mojego członka do metylacji DNA? A męski penis... To masło maślane. Zna pan jakieś żeńskie penisy? Pan obraża naukową dyskusję. Sam pan ją obraża swoją paskudną mordą, docencie Karwiński. W kwestii męskich penisów, to tak, znam jednego właściciela żeńskiego penisa. Pana, docencie, bo pan pizda jesteś. Pytał pan jeszcze, co ma długość pańskiego fistaszka, którego szumnie określił pan nazwą członka, do metylacji DNA? Ano to, że tankował pan wódkę z przemytu. Zmetylowało panu kutasa i jego rozwój zatrzymał się na 3 centymetrach. Widownia wybuchła śmiechem. Z osłupieniem obserwowałem tę scenę. Karwiński poczerwieniał jak burak. Bujewicz zaś bez zażenowania wyciągnął cygaro, zapalił je i zaciągnął się z satysfakcją. Ktoś z sali krzyknął: brawo, profesor Bujewicz! Kto wpuścił tego debila na salę? Wypierdolić Karwińskiego! Wypierdolić! Docent poczerwieniał jeszcze bardziej. Podszedł do Bujewicza i warczącym głosem zaczął mu dogryzać. Że niby ja mam jakieś braki? A co z panem, profesorze, co? Bujewicz bez Chujewicz, stary impotent bez wiagry, to nawet myśleć o ruchaniu nie może. Spójrzcie na niego, jakie cygaro wyciągnął, pewnie kompleksy ma. Lubi pan brać długie, grube rzeczy do gęby, co nie? Profesor Bujewicz zaciągnął się cygarem, wypuścił dym prosto w twarz adwersarza. Chyba pana stary docencie. Panie magistrze, proszę pocisnąć torpedę docentowi Kurwińskiemu. Zwrócił się do mnie. Rozgorączkowana publiczność pokazywała nas sobie z zaciekawieniem palcami. Karwiński był już skompromitowany, a do mnie należało jego ostateczne dobicie. Widownia oczekiwała świetnej wiązanki. Mój promotor patrzył na mnie z nadzieją,
Karwiński zaś próbował zamordować mnie wzrokiem. Wyprostowałem się, spojrzałem mu prosto w oczy i wyrzekłem. Pytał się pan, docencie Kurwiński, co wiem o metylacji. Wiem kurwa wszystko i chuj pana obchodzi, z jakich źródeł korzystałem, bo i tak pewnie czytać pan nie potrafi. Jeśli moje wywody o metylacji DNA się panu nie podobały, to może mnie pan w dupę pocałować, albo w wała postać, tak jak pan lubi. Docent skrzywił się nieprzyjemnie. Wycelował oskarżycielsko palcem. Panie Anonichuimski, merytorycznie pana praca leży i kwiczy. To dno plus metr mułu, gówno psie. I wie pan co? Co? Odparłem odruchowo. Błąd. Chujów sto. Audytorium zaśmiało się. Dałem się zrobić jak dziecko. Karwiński uśmiechnął się triumfalnie. Pewien zwycięstwa. Profesor niewzruszony palił swoje cygaro. Kiwnął przyzwalająco głową. Zripostowałem. W pana dupę, docencie Kurwiński. Tak jak pan lubi. Zerwała się owacja. Karwiński starał się coś odeprzeć. Coś dodać, bronić się, atakować. Ale lud nie dał dojść mu do słowa. Wypierdalaj. 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 Chuj ci na imię, Kurwiński. Chuj ci na imię. Chuj ci na imię. Skandowali. Biedny docent nie miał gdzie się schować. Usiadł na swoim miejscu, skurczył się w sobie i choć wydaje się to niemożliwe, poczerwieniał jeszcze bardziej. Zasłonił twarz rękami. Nie wierzę. Triumfowałem. Wygrałem naukową dyskusję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania lub komentarze dla odmiany sensowne? Tak. Podjął jeden z kolegów na sali. Czy metylacja w obrębie intronów też może mieć znaczenie na skuteczność transkrypcji genów? Uśmiechnąłem się. Z sali zaczęły padać coraz to nowe pytania. Ja zaś odpowiadałem na nie zgodnie z moją wiedzą. Profesor Bujewicz dopalił cygaro i pokiwał głową z uznaniem. Jak dla mnie to trochę przypomina wypowiedzi na niektórych galach freakfightowych. Słuchajcie, no... Jak nie macie argumentów, to można też w ten sposób, czy rekomenduję, czy nie. Raczej nie. Moi drodzy, czy z tej pasty możemy się czegoś nauczyć? Lepiej się przygotować do prezentacji, tak mi się wydaje. Jeżeli macie jakieś ciekawe, które lubicie, które wam się podobały, dobrze kojarzą, to podsyłajcie, zostawcie w komentarzu. Możecie też wysłać mi na maila. Nie ma oczywiście problemu, adres macie na ekranie. My widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo za uwagę. Będę wdzięczny za zostawienie subskrypcji, komentarza, łapki do góry, bo to też pomaga promować film. I mam nadzieję, że content pastowy wam się podoba. Dziękuję, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.